Stary cmentarz przy Placu Bankowym z 1784 roku. Jeden z najstarszych grzebalnych cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce, należał do pierwszych nekropolii usytuowanych poza granicami miasta. Zaznaczony na planie Ostrowa z 1784 roku. Najstarszą zachowaną częścią cmentarza jest mur z 1833 roku oraz nagrobki Juliane Handke z Domaszewskich. 10 września 1789, 14 maja 1842, w zachodniej stronie muru i księdza Jana Kompały 26 stycznia 1771, 25 stycznia 1844, przy środkowej alei, inicjatora budowy Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Ostrowie. Miejsce spoczynku wielu wybitnych Ostrowian. Powszechnie przyjmuje się, że cmentarz istniał od 1784 roku, ponieważ taka data widnieje na najstarszym planie miasta. Są jednak przesłanki, aby przypuszczać, że istniał już kilka lat wcześniej. W wydawnictwie Zabytki Wielkopolskie Poznań z 1929 roku zamieszczono wzmiankę, że na cmentarzu, nie precyzując jakim, zachowany został późno-barokowy nagrobek kupca Christiana Gloca z 1778 roku. Nie ma informacji, żeby w okresie międzywojennym istniały jeszcze jakieś pochówki wokół kościoła katolickiego obecnej konkatedry i ewangelickiego. Nieistniejący już cmentarz ewangelicki przy ulicy Ułańskiej, obecnie Wojska Polskiego, powstał dopiero w początkach XIX wieku. Zatem najbardziej prawdopodobne jest, że Glotz był pochowany na starym cmentarzu. Niezależnie od wcześniejszej czy nieco późniejszej datacji Metryka ostrowskiego cmentarza sięga dalej niż kilku najbardziej znanych polskich metropolii. Powąski 1790, cmentarz Rakowicki w Krakowie 1803, poznański cmentarz na wzgórzu Świętego Wojciecha 1810. Najstarszą zachowaną częścią cmentarza jest mur z 1833 roku oraz nagrobki Juliane Handke z Domaszewskich. 10 września 1789-14 maja 1842 w zachodniej stronie muru oraz inicjatora budowy Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Ostrowie, księdza Jana Kompały. 26 stycznia 1771-25 stycznia 1844 przy środkowej alei. Najcenniejszym zabytkiem na cmentarzu była rzeźba pielgrzym z 1890 roku, wykonana przez Władysława Marcinkowskiego. Która znajdowała się na grobie Antoniego Hirzyńskiego. Z uwagi na zagrożenie cmentarza likwidacją lub dewastację cennej rzeźby, wykonanej z piaskowca, pielgrzyma przeniesiono w podcienia ostrowskiej Konkatedry. Pomimo niezwykłej wagi historycznej, cmentarz był dwukrotnie zagrożony likwidacją. Najpierw w czasie okupacji niemieckiej, a w latach 60. XX wieku w związku z przebudową arterii komunikacyjnych. Wstępem do tych planów było zarządzenie ministra gospodarki komunalnej z dnia 5 października 1961 roku w sprawie zamknięcia cmentarza do celów grzebalnych, co stało się faktycznie z dniem 2 marca 1962 roku. Na szczęście do likwidacji nie doszło, chociaż część rodzin, obawiając się planów władz, ekshumowało swoich bliskich. Decyzją zarządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 1994 roku. Wznowiono grzebanie zmarłych na starym cmentarzu. Na cmentarzu zachowały się piękne okazy starodrzewu. Na uwagę zasługują aleje cmentarne wysadzane grabami i lipami. Pochowano tutaj liczną rzeszę zasłużonych dla miasta i kraju ostrowian. W pierwszym rzędzie należy wymienić następujące postacie, których nagrobki są zachowane: Gustaw Bojanowski 1889 1957. Powieściopisarz, autor książek, rękopis dla wnuków i tydzień w Antoninie w latach 30. XX wieku, wicestarosta powiatu ostrowskiego. Maria Bojarska, 1901-1993, nauczycielka szkół średnich w Jarocinie i Ostrowie, organizatorka tajnego nauczania w Ostrowie i Kaliszu podczas okupacji niemieckiej, mianowana na wojennego kuratora oświaty na ziemiach zachodnich. Anastazy Cywiński 1824-1871. Nauczyciel, polonista w Królewskim Gimnazjum Katolickim. Poeta, współpracownik Biblioteki Warszawskiej. Opiekun polskiej młodzieży w czasach Germanizacji. Józef Bronkański-Cichocki 1810-1884. Weteran Powstania Listopadowego. Dziadek słynnego archeologa Józefa Kostrzewskiego. Antoni Hirzyński. 1811-1886, weteran powstania listopadowego, poseł na Sejm Pruski. Władysław i Katarzyna Dalborowie, Pelagia Dalborówna, rodzice i siostra księdza kardynała Edmunda Dalbora, pierwszego prymasa odrodzonej w 1918 roku Polski. Wincenty Głębocki, 1858-1903, ksiądz, prefekt gimnazjum w latach 1889-1903, Ostatni polski nauczyciel tejże szkoły w czasach zaborów. Walenty Górski 1888-1956. Weteran I wojny światowej w armii austriackiej. Weteran walk o odbudowę Polski w latach 1918-1921. Dowódca pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Franciszek Kobyliński 1824-1910. Uczestnik Wiosny Ludów 1848 roku. Więzień Moabitu, nauczyciel. Ignacy Maciejewski, zmarły w 1896 roku. Weteran Powstania Styczniowego. Józef Kaiser, 1843-1933. Weteran Powstania Styczniowego. Franciszek Kucner, 1813-1884. Weteran Powstania Listopadowego. Józef i Maria Kryzanowie, rodzice doktora Stanisława Kryzana, wybitnego psychiatry. Marian Poleski, 1896-1937, doktor medycyny. W przedwojennym Ostrowie przewodził piłsudczykom jeden z najbardziej charakterystycznych nagrobków na cmentarzu, w kubistycznej formie ozdobiony orłami legionowymi. Augustyn Szamarzewski, 1832-1886. Proboszcz Ostrowski, działał na rzecz powstania styczniowego, więzień Moabitu, organizator i patron polskich spółek gospodarczych. Józef Szczublewski, 1919-2013, wybitny teatrolog, autor monografii Teatru Wielkiego w Warszawie oraz książek o Modrzejewskiej Sienkiewiczu i Osterwie, wieloletni dyrektor Muzeum Teatralnego w Warszawie. Ignacy Taczak, 1868-1927 zasłużony lekarz przewodniczący pierwszej rady miejskiej w 1919 roku brat dowódcy powstania wielkopolskiego na uwagę zasługuje secesyjny nagrobek Jan Waldowski 1862 1930 współzałożyciel ostrowskiego towarzystwa śpiewaczego 1888 rok członek i zasłużony działacz wielu organizacji społecznych Stanisław Witkowski, 1888-1957 Zasłużony lekarz Ostrowski, ordynator Władysław Witkowski, 1854-1927 Wybitny lekarz Ostrowski dr Judym Dyrektor szpitala w latach 1886-1921 Niestety nagrobki wielu wybitnych przedstawicieli ostrowskiej elity Pochowanych na starym cmentarzu nie zachowały się do naszych czasów. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Ostrowie Wielkopolskim podjęło inicjatywę opracowania i wykonania tablic memoratywnych, poświęconych szczególnie zasłużonym mieszkańcom miasta, których groby zlikwidowano. Tablice znajdują się na murze przy bramie cmentarnej od strony placu bankowego. Upamiętniono na nich następujące osoby: Antoni Bronikowski, 1817–1884. Nauczyciel, tłumacz literatury antycznej, poeta. Tłumaczył między innymi Homera, Platona, Ksenofonta, Tukidydesa. Witold Leitgeber, 1870-1903. Ostrowski księgarz i wydawca. Redaktor Gazety Ostrowskiej. W latach 1897-1903 prześladowany przez władze pruskie, skazany na rok twierdzy w Ehrenbreitstein, leżącej w obrębie Koblencji. Ferdynand Marten, 1827-1900, nauczyciel matematyki, przyrody, geografii i języka polskiego w Królewskim Gimnazjum Katolickim. Pasjonat florysta, zbierał rośliny naczyniowe z terenu powiatu ostrowskiego. Opracował i wydał dzieło Flora Ostrowiensis. Wawrzyniec Kolomb, zmarły w 1862 roku. Prawnik, bronił Polaków w procesach politycznych. Skarbnik Towarzystwa Pomocy Naukowej w Powiecie Odolanowskim, dobroczyńca młodzieży gimnazjalnej. Michał Moczyński 1825-1893. Pierwszy dyrektor Szpitala w Ostrowie w latach 1869-1886. Patriota i społecznik. Szymon Furmanek 1867-1915, Jadwiga Furmanek 1881-1948, Eugenia Furmanek 1904-1957. Szymon Furmanek prowadził zakład fotograficzny we wrześni, który przeniósł do Ostrowa Wielkopolskiego na skutek prześladowań przez władze pruskie za pocztówki dokumentujące słynny strajk szkolny. Po jego śmierci firmę pod nazwą Atelier Ilona lub Foto Ilona. Prowadziła żona Jadwiga, a później córka Eugenia. Rodzina furmanków niezwykle zasłużyła się, ukazując pejzaże, architekturę, życie mieszkańców Ostrowa i okolicy.